aparatu naszego, więc musimy nagrać to telefonem, ale właśnie idziemy po rodziców na dworzec. Będą to 3 minuty. Przyjechali! Nadjeżdżają! No chodźcie, chodźcie, szybko, szybko! Dzień dobry, ja jestem operatorem. Dzień dobry kochani, w kolejnym odcinku. I proszę bardzo, mam już tych przy sobie. Mamusiu? Nie słyszę. Tatuś? Dzień dobry. Witamy Kraków. Tak, Łódź, w końcu mam ich przy sobie. I męża też ma przy sobie. Wszyscy. I jedziemy właśnie do gabinetu, bo rodzice nie widzieli naszego gabinetu. Jak rodzice nie widzieli. Tylko przez internet. No gdzie widziałeś, tatusiu? No ja nie widziałem. No ty robiłeś, ale nie widziałeś efektu końcowego. Tak, efekt końcowy. Mama w ogóle nie widziała. I drzewko jeszcze. Zabieramy ich do gabinetu. Wychodzimy właśnie do gabinetu i rodzice już zeszli na dół, a my mamy dla rodziców niespodziankę. W gabinecie, ale sami też to zobaczycie, bo będziemy nagrywać. I wszystkich mam przy sobie. Jest. Zapraszamy. To jest dla mnie niespodzianka. No już. Dzień dobry. Niespodzianka! Tutaj Ania mówi, ile to te zapalają do siebie? Boże! Ładny torcik! O Jezu! Jaki piękny! No bo o Jezu, ja się popłaczę sobie. Ja nie wiem, pokażę się, będę cieszył. O Jezu, kochany, no wiecie co? No dziękuję wam bardzo, kochani, jesteście naprawdę. No ciesz się, Anieta. Na pewno bardzo smaczny torcik. Udało się chyba. No to do później. Udała się niespodzianka. Może postawię jeszcze koło okna, a Gabu jeszcze oni będą gdzieś, jeszcze gdzieś za pół godzinki. Dobrze. Mamuś! Dziecko to no jest i od... miło spędzamy czas. Ale jest ciągle, brata Wojtka ze żoną. Sobie siedzimy, rozmawiamy, spędzamy fajny czas. A Wojtuś tutaj spręża brata żoną. O, i mamy naszego najmłodszego pacjenta. No co? I rodzice. Dzień dobry kochani, w kolejnym dniu. Dzisiaj jest niedziela i ja zabrałam rodziców do przystanku tlenowego, żeby dzisiaj ich sprężyć, no bo wczoraj wiadomo, goście, dużo się działo. Chcieliśmy nacieszyć się rodzicami, więc wczoraj ich nie tlenowaliśmy, ale dzisiaj już przyprowadziliśmy ich, żeby sobie załapali dawkę tlenu. Dzień dobry tatusiu. Dzień dobry. Mamusia już się dotlenia. Tak, idziemy zobaczyć. Powiem wam, że ja się trochę o mamę obawiam, bo mama ma problemy z uszami ostatnio i kiedyś jej uszkodzono bębenek i nie wiedziałam do końca, jak to z nią będzie, pomimo, że to nie jest przeciwwskazanie do końca. To zobaczymy, jak się mamie będzie dotleniało. Na razie mama jest na... Na 10 kilopaskalach. Dojdziemy do 30, czyli całkowite sprężenie. Oczywiście tlenoterapia przebiega od samego początku, bo najważniejszy jest tlen. Ciśnienie powoduje tylko, dodajemy to ciśnienie, żeby spowodowało tylko i wyłącznie to, żeby cząsteczki tlenu się zmniejszyły, dzięki czemu organizm łatwiej przyswaja i łatwiej rozprowadza do wszystkich zakamarków naszego organizmu ten właśnie tlen. No i zobaczymy, czy mama nie będzie miała problemów, no bo w sumie zobaczymy, co z tym jej bębenkiem w uszach.
czy będzie odczuwał jakiś ból, czy nie. Na razie sobie... Zatykają uszy? Ona siedzi. Nie. Mama mówiła, że w samolocie w ogóle jej nigdy nie dotykało uszu. No to, a to jest jak lot samolotem, albo... Więc mam nadzieję, że... Albo nurkowanie pod, do 3 metrów pod powierzchnią wody. Więc jeśli mama nie odczuwa, to... Podlecza rodziców tym tlenem przez tydzień, naprawdę. Się tak cieszę, że oni przyjechali i mogą z tego korzystać. No, no ładnie. Zobaczymy za jakiś czas. Mamcia wyszła. Jak się czujesz? Bardzo dobrze. Idziemy na ról. Wsadziliśmy tatusia. Jak się czujesz? Wszystko ok? Dobra, to pa! No i czekamy, żeby mógł skorzystać z tlenoterapii jeszcze godzinkę i idziemy na spacer po rynku. Moja dostała różyczki dwie od swojego zięcia i męża. Proszę. Od męża i od zięcia. No i mama też poszedł kupić mi też, bo mi też było smutno, że mnie nie kupił. O, jednak. Proszę. Hihi, też mam piękną różyczkę. Ale Kraków niestety jest bardzo pusty. Słuchajcie, naprawdę aż smutny widok. Widać, że ludzie chodzą, spacerują, ale to co jest teraz, a to co było, to jest po prostu kropla w morzu. Tak? Się smutno robi. Kiedy się skończy ten kiepski czas? No, my gramy w grę w tajniaków. Teraz czas na mamę i tatę. Jestem z mamą w drużynie i my już wygrałyśmy jedną rundę. Juhu! Dzisiaj chyba damy wam bęcki. Tusiu. Mam nadzieję, że zgadniesz to, no to... Impreza 2. Czyli jedno z poprzedniego, no to Centaur. Brawo. Jak Centaur? A ten Centaur do czego było, przepraszam? Do konia. Do konia. Ja czas miałem... Ogon, a centaur. I pierwsze myślałem o centaurze, potem ten ogon mi się tak jakoś źle wybrałem. Dobra. Dobra, teraz my. Cholera, jak włączyłem, to właśnie dobra, minęło. Od idę? Od pierwszego. O, dobra. No to sad. No, najsłynniejsza pojazdy, wyścigowe pojazdy. Bolidy, te, no, jest taki wyścig. Tych Renault. Formuła. Formuła. Ale ile? Jeden. Dwa. Jeden. Dobra, następny. O matko. Na... Przepraszam. Na rzece. Kra. Nie, no robią bobry na to. Inaczej niż tam. Zapora. Tak, ale teraz... Rzeczna. Nie. Bobry robią? Jezu, ognisko. Inaczej ognisko? No co jest, ognisko to jest inaczej? W kominku też zapalasz i co się dzieje? Ogień. Tak, to jaka to zapora? Ogniowa. Tak. Ścina drzewa. No, ten... O Jezu, no i tak się bawimy. No pilasz. Mamuś! Witamy w kolejnym dniu. My dzisiaj od rana z rodzicami w sumie mieliśmy taki leniwy poranek. Trochę kawka, śniadanko. W sumie za oknem jest brzydka pogoda, więc nawet na spacer nam się za bardzo nie chciało iść. Pada śnieg i wieje wiatr i jest w ogóle brzydko i zimno. Więc przyjechaliśmy do Wojtusia. Przywieźliśmy mu ciepły obiadek. Teściowa nas smażyła kotletów.
mielonych. Żonka zrobiła resztę. Żebym ugotowała ryż. No wiesz co? Marchewkę z groszkiem robiłam i ryżcie ugotowałam, kochanie. No przepyszne. No nie, no to widzicie, to jest docenienie męża. Też się zawinął w gazety, żeby miał ciepłe danie. No i tyle z tego wszystkiego. Smacznego, kochanie. A mamusia czeka na swoją kolej, bo zaraz będzie wchodziła do kabiny. Ja tu się już w kabinie, ale coś chyba ciemno ma. Tata śpi. Ciemno w kabinie też można spać. Ja też śpię, jak jestem. Totalny relaks. A my wracamy właśnie od mamy Wojtka. Ojej, ale trzęsie. Byliśmy na kolacji całą familiadą. Tatuś. Za masę w samochodzie, jakby z obcymi jechał. Taksóweczka. Pan Wojciech. Było bardzo miło. Rodzinnie przyszedł też Wojtka brat z żoną. My sobie siedzieliśmy i było bardzo, bardzo fajnie. I jaki jest plan na jutro, kochani? Plan działania. Ja do pracy, a wy na kijki. No ktoś musi pracować, żeby ktoś mógł leżeć w domu. Z kijkami chodzić. Jutro myślę, że może od rana spacer by nam się udał. Wszystko zależy od pogody. Jak będzie ładna, to pójdziemy na spacer na kijaczki. Jak nie, to... I tak jutro musimy być u ciebie o 12.30 i jedziemy z tobą. Aha. O, to może w czwóreczkę się wybierzemy. Nie. Nie, bo ja muszę mieć dużo energii do pracy później. Ja nie mogę być zmęczony no po kijkach. Taki endorfiny. Ja mam wystarczająco endorfiny, jak ciebie widzę. Nie wymigasz się. I teściową oczywiście, i teściową. No to numer jeden przecież, bardziej nawet niż żony. O, to wtedy aż klaszczę uszami. Z teściem zupkę chmielowo połkniesz i... O, jest! Będzie endorfinka. Dokładnie. To do jutra. Kolejny dzień w pracy. Dzisiaj przychodzimy do naszego gabinetu i pan na dole mówi, że czeka na nas paczka. No więc słuchajcie, patrzymy. Dostaliśmy piękny list i przepiękny prezent. Bardzo dziękujemy ci, Roxano, naprawdę. Myślę, że jak rodzice pojadą, to będziemy korzystać z tych mydełek i kul do kąpieli. No chyba, że razem ja z teściową też skorzystam. No nie wiem, czy się mamusia by ucieszyła. Gorzej chyba, że ty teściu by się nie ucieszył, a nie mamusia. O tak, czas mi zazdrosna o mamusia. Jeden z naszym nowym przyjacielem. Dostaliśmy od rodziców nowego członka naszego gabinetu. Mamy nasz pokój, gdzie jest komora, mamy urządzony w takim indonezyjskim stylu. Więc on będzie idealnie pasował. Wracamy już razem do rodziców. No, muszę wam powiedzieć, że moja żonka, a pewnie już mówiłaś, że jedziesz po mnie, tak? Tak. No, to było coś fajnego, że przyjechała po mnie do pracy. No, żeby nie jechał, takie zimno w ogóle. Idziemy do domu, się zobaczymy, bo rodzice to już są tak z godzinkę sami, to... Nie się już nudzą. No, albo i nie właśnie. Albo i nie. My, kochani, mamy kolejny dzień. Rano rodzice byli na tlenoterapii. Trochę się nawdychali świeżego tlenu. A teraz w sumie to siedzimy. Byliśmy na zakupach. I czekamy na Wojtusia. Oczywiście żonka znowu po Wojtusia wieczorem pojedzie. Tatusia biera pomelo, czyli jego ulubione zajęcie, bo my z mamą tego nienawidzimy robić, ale za to lubimy jeść. Prawda, tatku? Jeść bardzo lubią, a dłubać ja dłubię pączkami. No tak. Tutaj mamusia robi gulasz na jutro. Kagusia będzie jeść gulasz? Tak, na pewno. Mamuś, a tu co robisz? Tu będą skwareczki, a gulasz jest tam. Ale to robisz dla siebie do Łodzi, czy co?
Nie, tutaj dla Wojtusia. Wojtuś nie będzie mieć takich rzeczy, bo od pierwszego idzie na dietę. Do pierwszego zjemy dobry smaczek. No tak, teściowa dba o swojego zięcia. A ja przygotowuję niespodziankę dla Wojtusia. W sumie, o której pewnie i tak się dowie wcześniej niż bym chciała, ale my, jak wiecie, mamy walentynki są 14, a my 16 lutego mamy swoją rocznicę, już drugą, więc przygotowuję mu album taki z całego tego naszego okresu. Gdyż jego zięć nie robi takich rzeczy. Zięć się też nauczy. Nauczy się. Pewnie, że się nauczy, ale tatoś przyjadł, nam tutaj porobił parę rzeczy. O. Tu nam się coś zapchało, bo wiecie, jak tutaj jest długie włosy, więc wszystko wpada i... No i się brudzi. Więc tatoś co ponaprawiał. Kupił narzędzia Wojtusiowi i teraz Wojtuś sam będzie robił takie rzeczy. Zobaczymy. A my po spacerku, kochani, powiem wam, że było super, bo pogoda nam tak dopisała, bo w sumie od początku codziennie chciałam rodziców zabrać na kijki, ale no niestety albo deszcz, albo śnieg, albo mrzawka, albo plucha, nie dało się. Więc zabrałam dzisiaj rodziców na fajny spacer, bo chyba zrobiliśmy z 5 km. Mama zasnęła, bo powiem wam, że naprawdę się tak nabdycha, chyba świeżego powietrza i zmęczona. No długo nie była też na kijkach, więc razem z tatą ucięli sobie drzemkę, ale tata już wstał. Zaczął robić tam właśnie w łazience, poprosiłam go, żeby mi odpływ poprawił. No i będziemy się zbierać, myślę, za jakąś godzinkę do teściowej. Jedziemy do teściowej na kolację i jedziemy pograć sobie z nią w gry. Spędzić jeszcze miło czas, a potem odbierzemy Wojtusia z pracy. Już jesteśmy u mamy, mojej drugiej mamy, więc teraz robimy losowanie zgodnie z obietnicą. Masz szczęście, żeś powiedziała o drugiej mamy, bo cię zabiję, jak będziemy mi mówić o tej teściowej. Ona cały czas mi, jak mówi teściowa, to mnie takie nerwy biorą na nią, że... No co losujemy, proszę. Czary mary, diabeł stary. Pierwsza osoba. Proszę. Czy ma... Ja muszę zobaczyć, co jest... Tak, tu jest... Marta H, no bo nie możemy pokazać nazwiska, więc do tej osoby się odezwiemy. Teraz tatuś, albo mamusia. Wybieramy, kobiety pierwsze. No to ja tutaj wybieram. O! Pokaż mi najpierw, ja zerknę. O, tu możemy całość, bo to jest nick. Zuzia 452 i tatuś. I będzie się działo. Uwaga, uwaga. Trzecie miejsce, bo teściowa, czyli mama numer dwa, wylosowała pierwszą osobę. Mama moja wylosowała drugą osobę, a tata osobę numer trzy. Zerknę tylko, czy... O, to też nikt, więc mogę pogadać. Sabina, to ja. Więc gratulujemy tym osobom. Do tych osób się odezwiemy. Prosimy, zostawimy w komentarzu wiadomość, że to wy. I prosimy też, jeżeli macie Instagrama, żeby się do nas odezwać. My już w domu. Odebraliśmy Wojtusia z pracy. I się żegnam. Nie, nagraj się sama. I Wojtuś teraz zdjęcie walnie w growarka i idziemy spać. Więc was żegnamy serdecznie. Tak, i mam was browara przed spaniem. Mama, ale co to znaczy? No ja żegnam się. Jakbyś no. Nie, nie, no nie ma cięcia. Jeszcze raz.
Już na teściową się nie patrzę, bo mnie rozśmiesza cały czas, no. Więc się żegnamy, moi drodzy. Słuchajcie, musimy podzielić ten odcinek, bo jest za dużo filmików, więc dzisiaj się z wami żegnamy. A kolejny odcinek z reszty pobytu rodziców będzie we wtorek. Pa!